Tak. Dobra, okej. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem programu Od A do Z Telewizji Republika jest senator Jan Filip Libicki. Bardzo mi miło, panie senatorze, że jest pan z nami. Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo mi miło. Również pozdrawiam wszystkich państwa i pana. Panie senatorze, w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej przyjęto nowe przepisy, tak? Jest nowy projekt rządowy tarczy. Senat zgłosił kilkaset poprawek do tej tarczy rządowej. Z czym to jest związane, proszę powiedzieć? Proszę pana, to przede wszystkim jest związane z następującym pytaniem. Jakie branże i jakie osoby wykonujące jaką działalność gospodarczą chcemy tą tarczą objąć? No ja mogę powiedzieć w ten sposób, żeby się zalogować do państwa, musiałem wejść w swoją skrzynkę e-mailową i tam w tej skrzynce e-mailowej są po prostu setki maili, w których ludzie apelują o dołączenie do tej ustawy kolejnych branż, tak? Na przykład przewodników turystycznych, rozdzielonych na przewodników muzealnych i turystycznych, tak? To jest tylko jeden przykład, ale no, ponieważ sytuacja jest trudna, to bardzo wiele ludzi, bardzo wielu zawodów prosi o to, żeby byli dołączani do kolejnych tarcz antykryzysowych, tak umownie to nazwijmy. I stąd jest taka ilość poprawek, które były ostatnio zgłoszone w Senacie. Rozumiem. A czy według pana na przykład to nie spowolni wprowadzenia w życie tej tarczy, czy na przykład nie spowolni takiej pomocy państwowej? Proszę pana, no ja bym powiedział tak. No mówienie o tym, że to jest jakieś spowolnienie, to jest, wydaje mi się, nieporozumienie. No przecież myśmy, jak rozumiem, ta tarcza 6.0, nad którą obradowaliśmy w zeszłym tygodniu, ona już w sobotę wyszła z Sejmu i poszła do pana prezydenta w sobotę po południu, tak? No kwestia tego, czy ona by dotarła do pana prezydenta w środę, czwartek czy w sobotę, kwestia 2-3 dni nie jest moim zdaniem rzeczą, która by na czymkolwiek zaważyła. No ja mogę odbić piłeczkę w drugą stronę i powiedzieć, że my zajmujemy się 6. tarczą, a przecież można by było starać się, tak jak w innych krajach, wszystkie te przepisy umieścić w jednym, bardziej doprecyzowanym dokumencie, niż co chwila wprowadzać nową tarczę. No ja, my w tej chwili będziemy jutro na Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, której jestem przewodniczącym, i razem z Komisją Gospodarki debatować nad kolejną ustawą covidową. Tak? W sobotę zakończyliśmy głosowanie nad poprzednią. No to idąc pana tokiem rozumowania, ja mogę zapytać rząd, dlaczego jest tak, że Senat, który zakończył obrady nad jedną tarczą w sobotę, ma nad nową debatować we wtorek czy w środę, prawda? No taka jest sytuacja, tego od nas wymaga sytuacja i po prostu tak jest, zarówno jeśli chodzi o pracę Senatu, jak i jeśli chodzi o pracę rządu. Czy istnieje jeszcze opozycyjna większość w Senacie? To jest, tutaj trwają teraz taka debata, jest to bardzo aktualny temat. Proszę pana, no ja mogę powiedzieć tak, no my jako PSL Koalicja Polska oczywiście czujemy głęboki niedosyt, jeżeli chodzi o to, co się stało wokół tak zwanej piątki dla zwierząt. Tak? Uważamy, że ze strony naszych koalicjantów w Senacie nie otrzymaliśmy takiego wsparcia, jakiego żeśmy oczekiwali. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga jest następująca, no, że w związku z tym niewątpliwie będziemy każdej ustawie i każdemu głosowaniu przyglądać się teraz bardziej uważnie. I niewątpliwie jest tak, że w moim przekonaniu ta współpraca po głosowaniu nad piątką dla zwierząt będzie wyglądała inaczej. Aczkolwiek nie zapominamy też, kto tą złą ustawę zgłosił i kto był jej ojcem chrzestnym, prawda? Był nim pan prezes Kaczyński, więc tu oczywiście biorąc pod uwagę ten aspekt,
ten wybór dla nas jest bardziej skomplikowany, ale niewątpliwie to było głosowanie przełomowe i od tego głosowania będziemy dużo uważniej przyglądać się wnioskom kolegów z Platformy Obywatelskiej niż to było do tej pory. A jak wygląda kwestia tak zwanego rozwodu PSL i Kukiz? Czy ta współpraca rzeczywiście już skończyła się definitywnie? Tutaj też jest bardzo wiele komentarzy w tej sprawie. Proszę pana, no przede wszystkim jest jedna rzecz. No, tak, jeżeli by się przyjrzeć dokładnie temu sformułowaniu i temu komunikatowi, który wysłał Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, to był komunikat, który mówił o tym, że nie widzimy możliwości współpracy z Pawłem Kukizem. Nie było mowy o wszystkich parlamentarzystach Kukiz 15. To jest kwestia pierwsza. Ja myślę, że w ogóle no, Paweł Kukiz musi trochę przemyśleć swoje funkcjonowanie w polityce, bo ja przypomnę rok 2015, kiedy Paweł Kukiz zdobył 20% w wyborach prezydenckich. I powiem bardzo delikatnie, ceniąc i lubiąc Pawła Kukiza, no nie rozwinął tego potencjału, prawda? Dlatego, że potem były wybory parlamentarne, tych procent było już odpowiednio mniej, a potem w 2019 roku się okazało, że musi współtworzyć koalicję, żeby dostać się do parlamentu. Więc przede wszystkim wydaje mi się, że jeśli mamy analizować to, co się stało, to tą analizę no, Paweł, ceniony przeze mnie parlamentarzysta i dobry, znany polski artysta, no musi przede wszystkim tą analizę, dlaczego tak się dzieje, zacząć trochę od siebie. I to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, no to jest pytanie o to, czy były prowadzone jakieś niezależne rozmowy posłów Kukiz 15 z Prawem i Sprawiedliwością. No, wydaje mi się, że tak, bo o tym przecież świadczy chociażby wypowiedź pana posła Sachajki dla jednej ze stacji radiowych, który namawiał do współpracy z PiS-em. I z tych informacji, które ja mam, to takie rozmowy były. To znaczy były to indywidualne rozmowy Pawła Kukiza, a nie całej Koalicji Polskiej. No i jeśli tak jest, to nazwałbym to poważnym grzechem politycznym. I na tak poważny grzech polityczny, samodzielna rozmowa jako jednego z podmiotów Koalicji Polskiej z Prawem i Sprawiedliwością, no to ten grzech nie może pozostać bez odpowiedzi, ale niewątpliwie kroplą, która przelała czarę goryczy, no było głosowanie nad tą uchwałą europejską. No w naszym najgłębszym przekonaniu PSL-u Koalicji Polskiej, no to jest, że tak powiem, to, co robi rząd, jest bardzo poważnym wystawianiem na szwank polskiego interesu narodowego, ekonomicznego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w takiej sprawie Paweł Kukiz mówi, a ja jestem po stronie rządu, no to też nie może pozostać bez reakcji ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie senatorze, mamy dużo demonstracji w Polsce, głównie w Warszawie. One są związane z tak zwanym strajkiem kobiet. To jest jeszcze pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Proszę powiedzieć, co pan myśli na temat formatu tych protestów. Dochodzi do ataków na kościoły, również mamy do czynienia z naruszaniem nietykalności funkcjonariuszy policji, jest wielu zatrzymanych. Jakby pan skomentował tą inicjatywę i te protesty? To jest sprawa bardziej złożona w moim przekonaniu, bo ja oczywiście, zaczynając od początku, mam swoje poważne zastrzeżenia co do sposobu wyłaniania członków Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że krótko mówiąc, w jego składzie znalazły się osoby, które zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem nie powinny się tam znaleźć, bo są po prostu sędziami dublerami. Ja rozumiem, że można w związku z tym rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego podważać od tej strony. Jeśli jednak mógłbym tutaj mieć wątpliwość,
Natomiast jeśli jednak jest tak, że mam dwie opinie, pana profesora Cola i pana profesora Rzepnińskiego, którzy powiedzmy sobie jasno, są przeciwnikami Trybunału w tym składzie i podnoszą mniej więcej te same wątpliwości, które ja zasygnalizowałem. A mimo to obaj panowie mówią, ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje, no to dla mnie po wypowiedzi dwóch tak wybitnych prawników oznacza to, że ona obowiązuje. Jeśli ona obowiązuje, no to ja się z niej cieszę. Uważam, że jako osoba z niepełnosprawnościami mam nie tylko prawo, ale i obowiązek stawać w obronie życia tych dzieci, które z tytułu niepełnosprawności takiej czy innej przed urodzeniem mogłyby w świetle prawa być pozbawiane życia. I teraz kolejne kwestie. Ja oczywiście nie zgadzam się z postulatami, które stawiają uczestniczki tych demonstracji. Głęboko się nie zgadzam. No ale tutaj mamy do czynienia z jakąś sytuacją nie do końca jasną. Istnieje przepis, który mówi o tym, że wobec tych sytuacji epidemicznej nie wolno robić zgromadzeń większych niż 5 osób. Mimo to te zgromadzenia się odbywają. Moim zdaniem odbywają się w oparciu o przepisy, które określają tak zwane zgromadzenie spontaniczne i w tym sensie są legalne. Dodatkowo uważam, że legalizuje je wicepremier do spraw bezpieczeństwa, pan Jarosław Kaczyński, bo jeżeli jest tak, że te demonstracje się odbywają i policja asystuje tym demonstracjom, a nie traktuje ich jako demonstracji nielegalnych, to znaczy mówi o tym, że one są nielegalne, ale nie podejmuje żadnych działań takich, jak zwykle policja podejmuje wobec nielegalnych zgromadzeń, to znaczy, że te zgromadzenia są legalne. Tak? Władza państwowa, wicepremier do spraw bezpieczeństwa uznają je za demonstracje legalne. No to skoro tak, to uważam, że jeżeli doszliśmy do etapu, gdzie stwierdzamy, że z tego czy innego powodu te demonstracje są legalne, to sytuacja, w której używa się gazu łzawiącego w stosunku do posłów, czy w jakikolwiek inny sposób się te osoby szykanuje, jest rzeczą niewłaściwą, bo albo trzeba bardzo jasno powiedzieć, państwo powinno powiedzieć, to są nielegalne demonstracje i w związku z tym używamy wszelkich sił i środków, które używa się w stosunku do demonstracji nielegalnych, a jeśli ich nie używamy i de facto policja przy nich asystuje, a używamy ich tylko punktowo tych środków przymusu, no to znaczy, że używamy ich w stosunku do legalnych demonstracji i te różne elementy, właśnie jak użycie gazu łzawiącego w stosunku do parlamentarzystów, no muszą być wyjaśnione. Wielu uczestników tych protestów jest też zwolennikiem poszerzenia nawet prawa do aborcji, wyjścia poza ten kompromis aborcyjny. Proszę powiedzieć, jakie ma pan zdanie na temat ochrony właśnie życia tutaj poczętego? Przecież tym wszyscy ludzie mają prawo do szczęścia, również osoby niepełnosprawne. Wszyscy ludzie jesteśmy równi. Także jakby to pan to skomentował, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z tymi postulatami, żeby poszerzyć prawo do aborcji? Znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Ja jestem za pełną ochroną życia. Tak jak panu powiedziałem, jako osoba z niepełnosprawnością uważam, że mam szczególne prawo i obowiązek o tym głośno mówić, że także ta przesłanka eugeniczna, która istniała do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, była przesłanką dyskryminującą, ze względu, która różnicowała prawo do życia ze względu na stopień niepełnosprawności dziecka jeszcze nienarodzonego. Tak? I w tym sensie, jak już powiedziałem, cieszę się z tej decyzji Trybunału. Teraz kwestia druga. No, oczywiście, że ci organizatorzy, przynajmniej organizatorzy tych strajków, domagają się pełnego prawa do aborcji. No z mojej wcześniejszej wypowiedzi przed chwilą pan wyciąga i nasi widzowie też, jak sądzę, logiczny wniosek, że ja jestem temu absolutnie pod każdym względem
przeciwny. Dodatkowo myślę, że nie jest to opinia większości Polaków. Jeśli miałbym powiedzieć, za czym się większość Polaków opowiadała, to myślę, że większość Polaków opowiadała się za stanem sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego. I myślę, że nawet ci, że bardzo wielu nawet tych, którzy wyszli w tych protestach po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, wyszło dlatego, że chciało tego stanu, który był przed tą decyzją. Myślę, że te wezwania do aborcji na życzenie no są jednak wezwaniami grupy radykałów, która w jakiś sposób przejęła ten protest, chce go zagospodarować i jakoś z nim zarządzać dla osiągnięcia własnych, no powiedziałbym, bardzo radykalnych celów. Rozumiem. A czy tutaj sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ostatnio się poprawiła? Jak to wygląda? Znaczy ja bym powiedział tak, no przede wszystkim musiałbym sfalsyfikować tą opowieść, że ona się poprawiła tylko od czasu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To jest nieprawda. Ja mam 49 lat. Jestem osobą z niepełnosprawnością od urodzenia, więc mam pewną perspektywę, prawie już 50-letnią, jak wyglądała ta sytuacja. I trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, każda ekipa dokładała się, czy dokładała cegiełkę do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością, również Prawo i Sprawiedliwość. Ale jest też wiele przed nami rzeczy do zrobienia. Ja bardzo tutaj liczę na aktywność pana ministra Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że po raz pierwszy w historii tę funkcję sprawuje osoba, która sama jest osobą z niepełnosprawnościami. Czekamy tutaj na przykład na to, że wreszcie pojawi się ta długo zapowiadana reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Podobno ona już jest, ja jej jeszcze nie widziałem. Ale ja mogę zadeklarować, że uważam, że to jest kwestia, którą należy załatwić poza podziałami, ponad podziałami politycznymi. I tutaj pan minister Wdówik może liczyć na moje pełne wsparcie. Rozumiem. A jakby pan tu skomentował hipokryzję niektórych polityków opozycji, którzy fotografują się na przykład właśnie z dziećmi, które mają zespół Downa, a jednocześnie w sposób otwarty i w sposób taki, bym powiedział, odważny właśnie popierają tą liberalizację prawa aborcyjnego. Przecież gdyby doszło na przykład do aborcji na życzenie, to wiele dzieci z zespołem Downa nie miałoby szansy właśnie rozwijać tego swojego prawa do szczęścia. Jakby pan skomentował właśnie tutaj te takie no niejednoznaczne, bym powiedział, podwójne standardy niektórych polityków opozycji. Ja to uzupełnię, bo przecież to nie jest tak, że osoby z zespołem Downa miałyby odbierane prawo do życia w sytuacji aborcji na życzenie. One miały odbierane prawo do życia w większości przypadków właśnie w oparciu o tę przesłankę eugeniczną, która, jak rozumiem, pod decyzji Trybunału Konstytucyjnego formalnie przestała istnieć. No jeszcze faktycznie tak nie jest, bo nie jest opublikowane to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, więc to zacznie obowiązywać w momencie, kiedy rząd przestanie w sposób sztuczny zwlekać z tą publikacją. Zresztą to, co jest ciekawe, to ta publikacja no podważa w pewien sposób. Otóż rząd, który cały czas bronił tego Trybunału Konstytucyjnego w tym składzie, mówiąc, że wszystko z nim jest w porządku, teraz sam podważa jego decyzję, nie publikując uzasadnienia do tej decyzji, prawda? To mamy do czynienia z rzeczą kuriozalną, więc to nie jest tylko tak, że kuriozalne rzeczy dzieją się po stronie opozycji. Kuriozalne rzeczy dzieją się również po stronie Prawa i Sprawiedliwości, co właśnie wskazuje omawiając ten przykład, ale wracając do pana pytania, chcę powiedzieć tak, no dla mnie to jest jakaś filozoficzna nielogiczność. To dobrze, że osoby znane udzielają swojego wizerunku najpierw dzieciom z zespołem Downa, żeby pokazać tą grupę społeczną, żeby wskazać na to, że ona istnieje. Ale jeżeli te same osoby, które promują
tą grupę osób i dobrze, że promują, jednocześnie odpowiadają się za prawem, które miałoby w zgodzie z polskim porządkiem prawnym dać prawo do pozbawiania tych ludzi życia, to jeszcze raz stwierdzam, jest to dla mnie pewna filozoficzna nielogiczność i ja na gruncie logiki, rozumu nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. To proszę pytać osoby, o których tutaj rozmawiamy, jak one wewnętrznie godzą tą sprzeczność, bo ja wytłumaczyć tego nie potrafię. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę, panie senatorze. Bardzo dziękuję. Do widzenia państwu.